Cześć, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj trochę inny odcinek, trochę z innej perspektywy, jak widać zresztą też. Dzisiaj odcinek z LPU, czyli będę pokazywał Wam ciuchy, wszystkie, które mam w tej oto szafie za mną. Trochę mam tutaj mało miejsca, więc będę też jakby tak trochę się albo oddalał, albo przybliżał do kamery, ponieważ no, ja jestem w barach szeroki. A też jakby moja szafa nie otwiera się, wiecie, aż tak bardzo, żebym po prostu mógł się tutaj zmieścić. Ale dobra, mniejsza to. I tak, jeżeli Wam się spodoba oczywiście film, no to wiadomo, co macie robić. Zostawić oczywiście łapeczki w górę. Oraz ci, co są nowi, to mogą zostawić subskrypcję, ponieważ pojawią się w następnym odcinku na filmie. Także myślę, że warto. I co, ostatnie LPU było, o Jezu, nie pamiętam kiedy, ale bardzo dawno temu, nie wiem czy już nawet chyba 5 lat minęło, było wtedy LPU, wtedy Wam pokazywałem, albo nawet więcej już minęło, nie pamiętam dokładnie ile. Wiem, że ostatnio oglądałem, byłem młody, zmieniłem się bardzo na twarzy i w ogóle. I nawet sam tak do siebie powiedziałem, że mówię, no masakra po prostu, jak ja się zmieniłem przez ten czas, ale dobra, nie o tym tutaj mowa. Będę Wam zaczynał pokazywać oczywiście najpierw od koszulek, później przejdziemy sobie do bluz, później przejdziemy sobie do krótkich no, shortów, krótkich spodenek, no i oczywiście na końcu Wam pokażę moje torebki, nerki, w sensie torby na ramię i tak dalej, i tak dalej. Więc no, zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, pierwszą koszulką, którą mamy, no to ja już Wam w sumie pokazywałem wszystkie na holu zakupowym, ale stwierdziłem, że mówię, nagram to LPU, więc Wam wszystko pokażę. I oczywiście ceny będą Wam się wyświetlały tutaj, ponieważ ja mam tyle teraz ubrań, że nie pamiętam już wszystkich cen, wiadomo, ale pamiętam, z jakich sklepów one są, więc to jest najważniejsze. Dobra, pierwszą koszulką jest oczywiście koszulka Trashera. Jest to rozmiar bodajże LK chyba. I jest to koszulka Trashera. Była ona zakupiona w Select Shopie w Poznaniu. Sklep streetwearowy, bardzo polecam ogólnie ten sklep. Jak widać, ona jest bardzo, ale to bardzo no, duża i jakby szeroka. I można by nawet było powiedzieć, że to jest XL, ale ona po prostu taka jest. A to jest rozmiar L. Więc jakby ona jest mega zarąbista moim zdaniem, ponieważ ma mega, ale to mega przyjemny materiał. Miałem też jeszcze jedną koszulkę Trashera, taką bardziej z napisem w płomieniach. Zresztą bluzę też mam teraz Trashera, już od kilku lat, z tym napisem właśnie w płomieniach. Zresztą tutaj też jest taki sam, tylko że po prostu jest inny kolor. A tamta była jakby z innego też materiału. Tamta była bardziej z takiego szorstkiego materiału, nie wiem nawet jak taki materiał określić, ale po prostu z takiego szorstkiego i Wam powiem, że szczerze, ten materiał w tej koszulce jest mega, ale to mega lepszy. No bo po prostu ta jest taka bardziej delikatna, taka wiecie, miła w dotyku i oczywiście, tak jak mówiłem, cena Wam się gdzieś tutaj wyświetli, albo tutaj po prawej mojej stronie, albo po lewej. Więc jakby no, to jest koszulka Trashera, mówię, zakupiona w Select Shopie w Poznaniu. Oczywiście linki do wszystkich sklepów i jakby no, do stron internetowych tych sklepów będą w opisie. Także możecie sobie tam wejść i sobie sprawdzić co i jak, i jakie mają ciuchy, obuwie i tak dalej. A ja już przechodzę do drugiej koszuleczki. Dobra, słuchajcie, drugą koszuleczką jest koszuleczka oczywiście The North Face'a. Ja do North Face'a miałem koszulkę też czerwoną, ta jest oczywiście też moim zdaniem oczywiście lepsza. Zakupiona na Zalando, już też chyba 2 lata mam albo 3. Nie pamiętam również ile ona kosztowała, mówiłem, no nie pamiętam już cen tych ciuchów, ale jest również moim zdaniem zarąbista. Z tyłu ma taki oto też nadruk. Wziąłem sobie w sumie żółtą, bo poprzednio miałem czerwoną, zresztą co mogliście zobaczyć też na innych filmach sprzed kilku lat, więc jakby no moim zdaniem również ta jest lepsza, również jest inny materiał i tak dalej, więc po prostu no jest ona też również zarąbista, tak samo jak ta Trashera. Dobra, kolejną koszulką jest koszulka Nike'a, Just Do It, jak sami widzicie. Nie wiem jaki to jest rozmiar, zaraz zobaczę.
ale to jest chyba MK, nie, LK, sorry, LK to jest. No i wiadomo, jest w kolorze czerwonym, zresztą widać. I tą koszulkę kupiłem chyba w JD Sports albo w Sizerze, nie pamiętam już dokładnie, ale jeżeli znajdę ją na jakiejś stronce, to oczywiście Wam dam link też do tej stronki, a jeżeli nie, no to trudno, to najwyżej linku nie będzie. Ale z tego co kojarzę, to ona była albo w Sizerze, albo w JD Sporcie. Także no naprawdę jest też mega kozacka i bardzo ją też również polecam. Oczywiście z tyłu nie ma żadnego nadruku ani napisu, tylko z przodu jest, wiadomo, logo i napis Just Do It. No i w sumie to tyle. No i tu mamy moją ulubioną koszuleczkę na ten moment. Armani X-Hunch, oczywiście z meteczką. Z tyłu również nie ma żadnego nadruku. Zakupiona była na Zalando. Zresztą jak wszystkie moje prawie teraz ubrania kupuję na Zalando. No, także ma tutaj nadruk taki AX i oczywiście na dole napis. No i no co, również spoko materiał, bardzo przyjemna w dotyku. Jak założymy, jakbyście założyli ją na siebie, to również mega, ale to mega pasuje do, czy to do jakichś shortów, nie wiem, jeansowych, czy to do na przykład jakichś, nie wiem, dresowych nawet shortów, czy do jakichś spodni, no po prostu no, do wszystkiego moim zdaniem pasuje. Tylko wiadomo, trzeba się odpowiednio też ubrać, żeby to pasowało, no ale moim zdaniem jest git, jakby jest również sarąbista, także jak najbardziej Wam ją polecam. Dobra, kolejna to jest Jordana. Jordan ma tak, Jordan ma oczywiście tutaj nadruk, nie wiem czy na drugim też ma, na drugim niestety nie ma. Tu mamy akurat rozmiar M. No i oczywiście ma nadruk z boku, no i na przodzie standardowo, jak zresztą każda koszulka czy tam bluza, więc no, również spoko, ale to mega spoko materiał. Zresztą w moich koszulkach, które ja mam, wszystkie materiały są moim zdaniem na plus, jak najbardziej, ponieważ no, ja zawsze patrzę w opisie, z czego to jest i tak dalej. I zawsze nie wybieram byle czego, tylko po prostu wybieram jak najlepszy materiał i jak najlepszą koszulkę. I ona była kupiona, z tego co pamiętam, chyba na Zalando. Aczkolwiek nie chcę Was tutaj okłamać, ale mi się wydaje, że raczej była na Zalando kupiona, bo raczej nie kupowałem jej na JD Sports ani nigdzie indziej. No chyba, że była jeszcze na Sizerze albo na Snipesie, no to oczywiście link będzie też w opisie. Ale oczywiście nie do koszulki, tylko do strony, będziecie mogli sobie obczaić. Jeżeli nie będzie tej, to pewnie będzie inna, jakaś inna kolorystyka i tak dalej, i tak dalej. Dobra, teraz mamy kolejną koszuleczkę, moją ulubioną, ale to mega ulubioną. Co prawda ona jest taka bardziej slim fit, obcisła, ale jest mega kozacka. Tommy Hilfiger oczywiście. Kupiona na Zalando, z boku ma, no, znaczek Tommy'ego, na drugim nic nie ma. Z tyłu również nic nie ma. Tommy Hilfiger tutaj oczywiście Wam przybliża, o. Rok oczywiście jest wszystko. I ta koszulka jest ogólnie slim fit. To jest L-ka. Ja miałem wziąć M-kę, ale czytałem opinię ogólnie, Wam powiem, że jeżeli ktoś brał M-kę na przykład, to ona była właśnie jakby za mała na człowieka. Wiadomo, że to zależy od wzrostu, od tego, od wagi oczywiście, od wszystkiego. Ale ja wziąłem L-kę i Wam powiem, że ona jest i tak obcisła, bo mówię, bo to jest slim fit koszulka, czyli że po prostu jest obcisła, tak samo jak ta. Więc no, trzeba dobierać. Zresztą na Zalando jest ten plus, że nie macie na przykład tak jak na Snipesie, bo na Snipesie na przykład nie macie napisane, że model ma ten i ten wzrost i nosi rozmiar ten i ten. A na Zalando właśnie macie to napisane w opisie. I ja właśnie się tym też najbardziej kieruję, bo no wiadomo, jak każdy z nas, wiem jaki mam wzrost i wiem jaki rozmiar będzie dla mnie odpowiedni. No i mamy kolejną koszuleczkę i ta jest po prostu zarąbista. Zadasia, koszuleczka Zadasia, no Adidas jak Adidas, nie? Tu macie napis oczywiście, meteczkę, również kupiona na Zalando i teraz uwaga proszę Państwa. Ja ją pokazywałem zresztą na holu zakupowym, ale mógł nie każdy oczywiście widzieć, ja to rozumiem. Proszę bardzo, zarąbista moim zdaniem. No tu jakieś, wiecie, góry, tu napis Adidas, Adventure. No
zarąbiste. Nie wiem, czy to są góry, czy jakieś bryły dokładnie, ale moim zdaniem to są jakieś po prostu góry nadrukowane. Zresztą no tak wygląda bynajmniej. I no naprawdę też mówię materiał, jeżeli chodzi o materiał, to jest zarąbista, ale najbardziej mi się podoba ten nadruk właśnie z tyłu, no bo z przodu wiadomo, że nie robi jakiegoś wrażenia, bo wiadomo, no zwykły nadruk Adidasa, tak? Ale no jest po prostu kozak, ta koszulka, więc jak najbardziej też ją Wam oczywiście polecam. Była również jeszcze koszulka w kolorze białym z tego Adidasa, ale stwierdziłem, że nie, biorę czarny, ponieważ no białe wiadomo, jak to buty czy odzież szybko się brudzi. Następna koszulka, znowu Nike, teraz tutaj Air Nike. Z tyłu brak nadruku, z boku nigdzie też nie ma, tylko jest z przodu. I ta była kupowana również chyba w Snipesie albo w Sizerze, ja już nawet nie pamiętam, albo nawet w Martys Sporcie chyba, bo coś było takiego, że były też chyba te koszulki w Martysie. Więc po prostu, jeżeli również nie znajdę nigdzie, to przepraszam Was bardzo, no ale niestety nie będziecie mieli linka do stronki z nią. Ale ogólnie co mogę powiedzieć? Również mega, ale to mega fajna. No tylko, że ten nadruk już mi się trochę tak jakby mi się wydaje, że pieprzy, bo no już tak wiecie, po kilku praniach no tak zmywa jakby trochę, w niektórych miejscach to widać. Na kamerze może tak tego nie oddaję, ale no na żywo jakbyście zobaczyli tutaj u mnie, no to rzeczywiście widać to, że gdzieś już się tam ten nadruk, wiecie, rozchrzani. Następna koszulka od Flame Avenue. Fioletowa, również nadruk tylko z przodu, jak to we Flame jest. Z tyłu również nic nie ma, żeby nie było, że Was oszukuję. To jest rozmiar L. No i ogólnie kolorystyka mi się bardzo podobała, chyba z 2 lata temu ją kupiłem, albo już 3 lata temu. No i bardzo mi się spodobała ta kolorystyka. Materiał jest również taki szorstki trochę, ale nie narzekam. Bo na przykład jak gdzieś, wiecie, na jakiś spacer, czy tam na coś wkoło mieszkanka, czy gdzieś, no to sobie ją zawsze ubieram i jest po prostu git. Także na stronie Flame macie bluzy, koszulki, wszystko możecie sobie kupić. Oczywiście link do stronki będzie w opisie. Także, no i pozdrawiam oczywiście Flame'a. No i mamy tutaj kolejną koszuleczkę z Adidasa, proszę Państwa. Biała, standardowa, myślę, że każdy ją raczej ma albo miał. Bo to było takie coś, że po prostu no, prawie każdy ją kupował. Ale szczerze, trochę nie polecam białego koloru. Dlaczego? Pewnie się spytać. No, oczywiście ma te paski, wiadomo, standardowo, z tyłu nic nie ma. Ale spytacie, i na Zalando była kupiona, ale spytacie mi się pewnie, dlaczego jej nie polecasz? Ano dlatego, że wiecie, jak to jest. No, biała koszulka, tak jak zresztą mówiłem kilka minut temu. Że po prostu tak jak obuwie, brudzi się. Mi na przykład było ciężko ją doprać, bo tam się coś gdzieś pobrudziła, coś tam i było ciężko doprać. Nie wiedziałem nawet, jak ją dobrze doprać, żeby to wszystko zeszło. No i po prostu no, prałem tam chyba trzy razy ją, żeby was nie skłamać, chyba trzy razy ją prałem, ale się udało mi ją doprać i jak na razie jest git. Na razie, no tak w sumie od czasu do czasu tylko w niej jakoś tam chodzę. No ale ogólnie mówię, ja nie jestem za białymi tam koszulkami, za białym obuwiem, czy za białymi spodniami. Kompletnie za tym nie jestem, ponieważ mówię, to jednak jest taki kolor, że bardzo, ale to bardzo szybko się brudzi. A my już przechodzimy do spodni, długich spodni. Dobra, długie spodnie. Pierwsze, które mamy. Jordan oczywiście. Ja Wam tutaj pokażę, bo długie spodnie to wiadomo. Napis Jordan. Zresztą no, widzieliście na holu zakupowym również. To jest rozmiar L chyba, bodajże. Tak, L-ka. Materiał zarąbisty, kupione żeby Was nie skłamać, albo w Sizerze, albo w Snipesie. Ale mi się wydaje, że w Snipesie raczej kupowałem, bo to było w Galerii Poznania. Więc w Snipesie raczej. Minus no jest taki, że tutaj macie te, wiecie, takie jakby na sznurki, takie te nakładki, nie? No i one ogólnie jeden, nie, to nie ten, jeden już łatwo jest wyciągnąć, nie? I no on ogólnie jakby nic się z nim nie dzieje, jak wiecie, jak sobie tam
idę czy coś, ale po prostu czasami jak na przykład, nie wiem, coś tam gdzieś, wiecie, sobie rozwiążę te sznurki, to po prostu mi wypadnie i jest wtedy dupa. Ale to jest taki tylko w sumie mały minus, więc jakby nie narzekam, ale no mówię, no minus jest jakiś tam w nich, więc kolejne spodnie. Tommy Hilfiger. Moje również ulubione, które najbardziej lubię. I one były kupowane w Tommy Hilfigerze po prostu. W galerii Faktory Poznań. Dokładnie tak. Ja o tych spodniach ogólnie bardzo, ale to bardzo marzyłem. No i z tyłu oczywiście mają tą taką flagę, jak to ja mówię, biało-czerwoną. No bo w sumie ona jest taka. No nie w sumie, no jest. Ja o tych spodniach bardzo, ale to bardzo długo marzyłem, ponieważ to było moje marzenie po prostu mieć te spodnie, bo mam bluzę również Tomiego, a spodnie chciałem też do bluzy mieć. I to jest rozmiar, już wam mówię, MK. Bardzo dobrze leżą, jak na mnie. Wiadomo, że mówię, każdy ma inne rozmiary i tak dalej. A no i oczywiście z tyłu ma tak, z tyłu ma kieszeń, z boku ma również dwie kieszenie. No i ma tą flagę, tylko że kieszenie trzeba jakby sobie rozciąć chyba, bo no, ja akurat tego nie robiłem, bo szkoda mi trochę materiału, ale trzeba, bo tak to no, nie włożycie nawet ręki, nie, do tej kieszeni, więc no, to jest taki minus, ale to tam jak ktoś umie, to sobie ogarnie. No, przechodzimy do następnych spodni. Dobra, kolejne spodnie to są tak. Z Nike oczywiście już też bardzo, ale to bardzo długo ją mam, bo mam je chyba z 6 lat już, albo nawet i 7. One są, jak widzicie, w kolorze takiej, nie wiem jaki to jest dokładnie kolor, ale to jest fioletowo, taki zielony bardziej. Oczywiście dwie kieszenie z przodu, jedna kieszeń oczywiście z tyłu nic nie ma. No z przodu jest tylko logo, ale również bardzo, bardzo je polecam. Ich już nie ma ogólnie, bo ja je kupowałem na Zalando, ale ich już nie ma. Więc tutaj akurat nie liczcie na to, że je znajdziecie, chyba że jakieś inne wam wpadną do oka, no to możecie sobie kupić, ale tych już nie ma. Nawet była bluza do nich, ale ja pamiętam, że ja wtedy tylko byłem zainteresowany spodniami, więc sobie po prostu spodnie kupiłem, a bluzy niestety sobie nie kupiłem. Także no i w sumie to żałuję, ale no dobra, trudno. Kolejne spodnie, proszę państwa, dresowe Nike. Kolejne od Nike. I to są również te moje ulubione. Bo to są takie, no, wtedy jeszcze nie był przeceniony dres Tech Fleece'a, więc, to, bo teraz są przecenione, wiadomo jak to na lato, długie spodnie i bluzy są przecenione, a wtedy nie był przeceniony dres Tech Fleece'a, a ten był przeceniony i ja po prostu sobie go kupiłem i również na Zalando go kupiłem. Z tyłu, no, ma tylko te takie napisy tutaj z boku, jak widać. No i w sumie to jest rozmiar, już wam mówię, LK i bo to był ogólnie komplet, bluza plus te spodnie bluza również jest w rozmiarze L, ale to przejdziemy później i ją wam pokażę, zresztą wam ją pokazywałem, więc widzieliście, ale mówię, nie każdy mógł ją widzieć. No i ostatnie dresowe fila też kupowane w Select Shopie. Bardzo, ale to bardzo dawno temu, również chyba 7 lat temu. Co tu mamy? No kieszonki oczywiście z przodu dwie, z tyłu oczywiście jedna. Mały napis taki fila tutaj mamy również. Również bardzo, bardzo, ale to spoko, bardzo materiał. Ja ogólnie miałem do tych spodni też bluzę, również w tym kolorze szarym, ale wyrosłem z niej i po prostu ją sprzedałem, a spodnie mi zostały. Ale mam kolejną bluzę fila, tylko że w innym kolorze, ale to później wam już ją pokażę. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do shortów. Ogólnie mam jeszcze jeansowe spodnie, ale ja wam ich nie będę pokazywał, ponieważ no, stwierdziłem, że raczej bez sensu wam je pokazywać. Wszystkie są ogólnie z Bershki, więc też wam dam link po prostu do Bershki. No i po prostu sobie tam zobaczycie, także no. Więc tam wam nie będę ich pokazywał. Dobra. Shorty. Nike oczywiście standardowo granatowe. Jakby co? No z tyłu oczywiście jedna kieszonka, z przodu dwie, wiadomo. Białe mamy sznurówki.
i jakby no moim zdaniem też zarąbiste, kupione oczywiście też na Zalando, więc jakby mówię, część moich ubrań, które mam tutaj wszystkie w szafie, to kupione były na Zalando, więc no, a część po prostu tylko w tym Select Shopie w Poznaniu, no, ale to w sumie tak mało ich tam kupowałem, już teraz tam nie kupuję, ponieważ się przerzuciłem właśnie na Zalando i tam no wszystko po prostu sobie ogarniam, kupuję i tak dalej, i tak dalej. No i tu mamy w sumie shorty jeansowe z Bershki. Takie mamy shorty jeansowe, zwykłe, niebieskie. Dwie kieszenie z przodu, dwie kieszenie z tyłu. Rozmiar 42 chyba. Tak, chyba tak. Made in Bangladesh, teraz przeczytałem. Ale z Bershki oczywiście również jej mega polecam, jeżeli na przykład wiecie na jakąś imprezkę czy na coś, no to wiadomo, a jest gorąco, bo teraz będą upały, no to wiadomo, że jak najbardziej je polecam i można sobie je założyć do jakiejś koszuli czy do czegoś. Kolejne shorty, co prawda z dziurami, bo marzyły mi się takie, no i tutaj mamy oczywiście dwie kieszenie z przodu, dwie kieszenie również z tyłu. No i tu już inny sklep, ponieważ nie Zalando ani nic z tych jakby sklepów, które wymieniłem wcześniej, tylko tu były kupowane, o Jezu, to były kupowane nawet już chyba jak ja zanim zacząłem kupować te markowe ciuchy wszystkie, były kupione w Kropie. Wyobraźcie sobie, że w Kropie je kupiłem, na serio. I mam je do dzisiaj, naprawdę, bo one się mega, ale to mega na przykład bardzo fajnie, no, nie wiem jak to powiedzieć, ale komponują chyba z koszulką na przykład Armani albo Tommy Hilfiger, nie? Zarąbiście, nie? Jakby kupione w Kropie były, ale to mówię na początku, jak jeszcze jakby nie interesowałem się streetwearem i tymi całymi markowymi ciuchami. Ale są mega, mega w porządku. Do dzisiaj je mam. Dobra, no i kolejne shorty z marki Kappa. Tak, dokładnie, Kappa, szare, tu macie logo, tu macie po bokach te również takie paseczki jak w spodniach długich od Nike'a. Z tyłu nie ma nic, żadnych kieszonek, tylko z przodu są dwie kieszonki, również bardzo się dobrze komponują z na przykład bluzą, koszulką Tommy'ego lub koszulką Armani i kupione były też na Zalando, ale to już dawno, dawno temu i nie wiem czy jeszcze są, ale jeżeli będą, to oczywiście ja to wszystko przejrzę i Wam te linki dam do opisu. Zresztą tak jak mówiłem. Dobra, no i mamy tutaj tak. Ostatnie shorty z marki Elays. Również bardzo spoko, tylko jedyne co mnie denerwuje, były już kilka razy w praniu. Ja je kupowałem też chyba z 2 lata temu, były kilka razy w praniu. Nie wiem czy to widać na kamerze, pewnie nie widać, ale na przykład, no chyba trochę widać. Zrobiły się takie pomarańczowe jakby, nie wiem czemu, nie pytajcie mnie o to, nawet tutaj widać, o, że jest taki, o, no i to mnie najbardziej denerwuje. I co prawda teraz już w nich nie chodzę, a byłem bardzo zadowolony jak je nosiłem, bo one naprawdę też mega, mega, ale to mega pasowały do różnych koszuleczek i tak dalej, ale no, no niestety już ich nie noszę, może mi się uda, nie wiem, do pralni je zanieść w końcu, bo też się zbieram bardzo długo, żeby je zanieść i może mi tam jakoś je odświeżą, żeby po prostu to znikło, aczkolwiek wątpię, żeby to już zeszło. Plus jest taki, że one mają kieszeń z tyłu zapinaną na taką rzepkę jakby. Rzepę, o, proszę bardzo. No, no i z przodu oczywiście standardowo dwie kieszenie. A ja już przechodzę teraz do innych trochę rzeczy. Słuchajcie, teraz, no, że byliśmy w shortach teraz, no to tam też się znajduje również na przykład pasek. Pasek Tommy Hilfiger, też również o nim marzyłem. Nic w sumie specjalnego, bo tylko ma tutaj tą flagę, ale no ogólnie jest mega zarąbisty. No i tu ma w sumie napis Tommy Hilfiger, ale nie wiem czy to będzie widać. Raczej nie będzie widać, no ale ma napis. Jakby tu chyba będzie. Nie, nie będzie widać. Znaczy coś tam było trochę widać, ale no, ale ogólnie jeżeli na 18 idziecie czy na coś, to również jakby polecam bardzo ten pasek.
Na Zalando również kupiony, też na przecenie akurat wtedy. Nie pamiętam, jaka była przecena, ale wiem, że dosyć duża, więc jak najbardziej go też polecam. No i tutaj mamy kolejny paseczek, tym razem z Vansa. Proszę bardzo, Vans, oczywiście czarny. Znaczy bardziej taki szary, ale z czarnymi tymi kwadratami. Więc jakby no. Tutaj macie również napis Vans. Wrócę, czekajcie. O, proszę. Tutaj nie ma żadnego napisu. I on bardzo się dobrze komponuje na przykład do shortów jeansowych, czy spodni na przykład jeansowych długich. Więc tego też również bardzo uwielbiam. Teraz mam w planie kupić trzeci pasek, również taki bardziej pod, powiedzmy, garnitur czy pod coś. Także no, mam nadzieję, że moje marzenie się spełni, żeby go kupić po prostu, ale raczej tak. Dobra, i w ogóle wam nie powiedziałem jeszcze o tej koszulce, którą mam na sobie. Jest to koszulka, jak widać, no z Bossa. Kupiona na Zalando również. Kolor taki beżowy, nie wiem jaki to jest dokładnie kolor, ale beżowy chyba. No i oczywiście to jest rozmiar M-ka chyba, z tego co kojarzę. Ona jest też trochę taka slim fit, ale no, jest ogólnie mega zarąbista. Z tyłu tam nie ma również żadnego napisu, tylko z przodu ma Boss. Ja w niej prawie ciągle popylam, bo po prostu jest mega, ale to mega zarąbisty materiał. Także również do tego Zalando będzie tam link. Dobra, moi drodzy, przechodzimy sobie do bluz. Bluzy trochę jest ciężko mi wyciągnąć, ponieważ mam chyba 14 bluz. Ale tak, pierwsza, Thrasher, tak jak wam mówiłem o niej, Thrashera, bluza. Co tutaj mamy? Co my tutaj mamy? To jest chyba emeczka, z tego co kojarzę, aczkolwiek nie chcę was tutaj kłamać, albo nie ma rozmiaru. Nie ma rozmiaru. Także wam nie powiem, ale ogólnie była kupiona na Select Shopie już też z kilka ładnych parę lat temu. I jakby ona jest taka kangurkowa, ponieważ ma tutaj dwie kieszenie, więc no, jest zarąbista. W środku materiał jest no, taki w sumie bawełniany, też tego pewnie nie widać, bo jest czarny, więc no. Ale jest mega zarąbisty ten materiał i ta bluza również jest mega zarąbista. Kolejna bluza, również Thrashera, tylko że szara. Ta już jest chyba eleczka, z tego co kojarzę. Tak, dokładnie eleczka. Również ma takie kieszenie tutaj. Materiał wam pokażę w środku. Tak, i no bawełniany, wiadomo. Z kapturem oczywiście jest tak jak tamta, więc ta bluza mi się najbardziej chyba podoba. Bardziej chyba niż ta czarna, ponieważ jest mega, ale to mega spoko. No ale to w sumie zależy kto co lubi. Dobra, następna bluza kupiona na Zalando. Oczywiście z tego Nike'a. Ja wam już tutaj pokazuję. Z boku oczywiście ma po lewej, jak i po prawej stronie te paski takie. Oczywiście kaptur również standardowo, jak to w tych bluzach, ta kieszonka. No i ona jest z bawełny również, tylko że ona ma bardzo dużo tej bawełny, zresztą jak widać. Ale jest bardzo miła i jest bardzo ciepła, więc bardziej jak jest, wiecie, mega zimno na dworze, jak jest zima, to polecam ją zakładać, bo tak to możecie się ugotować na serio. Kolejna moja ulubiona bluza, Tommy Hilfiger, oczywiście kolor taki sam granatowy jak spodnie. Również, no wiadomo, również ta kieszonka, to jest chyba L-ka, z tego co kojarzę, raczej tak. No i ona jest też bardzo, ale to bardzo ciepła, więc też również preferuję bardziej w zimę ją zakładać, niż jakby na jakieś chłodne wieczory w lato, bo naprawdę no, można się ugotować. Zresztą no, już teraz będzie taki upał, że chyba nikt nie będzie zakładał bluzy na wieczór, więc też mówię, kupiona na Zalando, bardzo, ale to bardzo ją polecam. Dobra, tutaj mamy tak, tutaj mamy bluzę Jordana i to jest L-czka chyba, z tego co kojarzę, chyba tak, tak, L-ka, no. Napis z przodu, z tyłu oczywiście kaptur, wiadomo, kieszonki nie będę wam już pokazywał, z tyłu oczywiście nie ma nic. Na Zalando również kupiona, no tutaj nie ma nic, dobra. Także no, przechodzimy do kolejnej bluzy. Kolejną bluzą jest bluza Camouflage'a i ona ma tak, z przodu nadruk, z tyłu kaptur i nadruk z wypisanymi miastami Poznań, Rzeszów i tak dalej, i tak dalej. I to jest MK.
I ogólnie ja ją wystawiałem na Winted, nikt nie chciał jej kupić. Ja ją kupiłem za 300 zł. Na serio, w Select Shopie kupiłem ją za 300 zł. Nikt nie chciał jej kupić, a na Winted ją wystawiłem za około chyba 90 albo 80 zł. Bo ja ją kupowałem już też chyba 6 lat temu albo 7 lat. Ona już nie jest nigdzie nawet dostępna na żadnej stronie, nawet na stronie Camouflage Original, znaczy jest oryginalny. No, na ich stronie po prostu. I jakby no, nikt nie chciał jej kupić, więc jeżeli ktoś by chciał tą bluzę kupić, a chce jej się pozbyć, no bo już w sumie ja w niej nie chodzę, to zapraszam, piszcie na Instagrama albo w komentarzu pod tym filmem lub na mojego Facebooka i jakby ja z chęcią wam ją sprzedam, nawet mogę wysłać impostem, więc no, zapraszam, jeżeli ktoś by chciał oczywiście kupić. Kolejna bluza Clinta. Bardzo, ale to bardzo zarąbisty kolor, mi się bardzo ona podoba. Ja kupowałem chyba za 200 parę złotych na stronce. Jedyne co mnie denerwuje, to to, że no ona ma bardzo dużo bawełny i jakby bardzo zostawia na koszulkach tej bawełny dużo, ale no ogólnie z tyłu nie ma nic, jak to, znaczy no ma z tyłu w sumie o, napis Clint na kapturze, ale one są bardzo, ale to bardzo miłe i zarąbiste te bluzy. Także polecam z Clinta, jakby bluzę. Ja też w niej już długo w sumie nie chodziłem. Tu ma coś w ogóle ubrudzone, ale to mi się dopierze. Jakby ja w niej już bardzo długo nie chodziłem, ale ja akurat nie sprzedam, bo jest ona po prostu zarąbista, tak? I proszę Państwa, tutaj mamy bluzę Fila. Fila. Też kupiona w Select Shopie. I teraz tak, ogólnie to jest bluza mojego taty, bo ja z tamtej, jak mówiłem, wyrosłem po prostu. A on sobie wtedy kupował razem ze mną bluzę Fila, tylko że to jest właśnie jego, a moja była szara. I stwierdził, że on już jej nie chce, coś tam, no i to jest Elka w sumie chyba, tak? To jest chyba Elka z tego, co kojarzę. Tak, Elka dokładnie. No i on stwierdził, że on jej nie chce i w ogóle już, no i żebym ja sobie wziął. No to ja sobie wziąłem, bo czemu nie? Jakby, no. Kaptur oczywiście z tyłu, brak napisu. No tutaj oczywiście kieszonka, no i stwierdziłem, że sobie ją wezmę, ponieważ mam spodnie Fila, więc będzie ładnie się to wszystko komponowało ze sobą. Dobra, teraz mamy tak, mamy long sleeve z Vansa, również kupiony w Select Shopie chyba, tak, chyba tak, albo na Vans, nie pamiętam już dokładnie, dam wam stronkę do Vansa, żeby nie było. Z tyłu no jest zarąbisty ten long sleeve, tak szczerze, jest mega, ale to mega zarąbisty. No i co, no i w sumie to jest, nie wiem, to jest rozmiar M chyba, albo L? Nie wiem już, ale jest mega, ale to mega zarąbisty ten long sleeve, mega mi się podoba, bardzo miły materiał. Zresztą no, jeżeli ktoś pewnie miał z Vansa czy z czegoś, no to wiadomo, że te materiały też są zarąbiste. Tutaj mamy bluzę bez kaptura, szczępiona. Granatowa również, kupiona również na Zalando, bardzo, bardzo dawno już temu, więc jakby no również też polecam, raczej jej już nigdzie nie będzie na Zalando, no chyba, że na stronce Championa albo może na jakiejś innej stronce, więc jakby wtedy możecie sobie ogarnąć, ale myślę, że raczej będzie inna, bo jeszcze były z kapturem takie same, więc no po prostu możecie sobie tam poogarnąć to wszystko. I moi drodzy, to z bluz by było na tyle. Dobra, ogólnie wam nie pokazywałem jeszcze czapka z Chicago Bulls NBA New Era. Taka też również ją prałem już chyba raz albo dwa razy. Również się zrobiła trochę taka pomarańczowa, jakby z boku wygląda tak. W środku w sumie ona taka. Kupowałem ją, nie pamiętam już gdzie, ale też chyba na Select Shopie albo na Zalando. No i oczywiście cenę będziecie mieli gdzieś tam z boku, także moim zdaniem no jest ona mega, ale to mega zarąbista. Również bardzo pasuje do wszystkich koszuleczek, shortów i bluz. Nawet także jak na miasto gdzieś sobie wychodzę z kolegami, z ziomeczkami moimi, to po prostu sobie ją zawsze biorę i jest po prostu G. Dobra, nereczka. Nareczka z North Face'a, kupiona na Zalando, już jej nie ma, z tego co wiem, bo ostatnio nawet patrzyłem. No, kolor taki niebieski, granatowy. Oczywiście ma tutaj raz, dwie kieszonki. Oczywiście ten North Face.
Tu ma ten zameczek, również z napisem chyba Donald Face, ale nie będzie raczej widać. Nie, nie będzie widać. I ogólnie ją też będę chyba sprzedawał, ponieważ kupiłem sobie Jordana nową teraz, więc ją będę chyba też sprzedawał, więc jeżeli ktoś by był no, chętny, no to również możemy ogarnąć i się jakoś dogadać. No i mamy tutaj Chest Riga od Camouflage'a oczywiście. Ja też go już dawno nie nosiłem, ale on jest naprawdę mega, ale to mega zarąbisty. I dosyć, że tutaj ma dwie kieszonki po bokach, to tutaj ma jeszcze jedną. Ma oczywiście również zawieszkę na klucza, albo na jakiś tam no, bryloczek czy na coś. Z tyłu oczywiście wygląda tak to wszystko. To oczywiście macie też Camouflage, kupione na stronie oryginalnej Camouflage'a, już nie na Select Shopie, bo na Select Shopie wtedy nie było tego Chest Riga, a chciałem koniecznie mieć ten. Tu ma jeszcze taką siateczkę, którą możecie coś tam sobie włożyć. No i jest również mega, ale to mega zarąbisty, także wszystko wam się tutaj praktycznie tego Chest Riga zmieści. Nereczka kolejna, Jordana, już pokazywałem ją ostatnio na holu zakupowym. Również ma dwie kieszonki, oczywiście tutaj Jordan, tu napisz Jordan, kupiona na Zalando. Jeszcze jest dostępna z tego co kojarzę. Tu ma oczywiście no Jordana, o było widać, a już teraz nie widać, dobra, nieważne. No i oczywiście kupiono na Zalando, także również ją mega polecam. I tu mamy oczywiście torebeczkę z Nike'a, proszę Państwa. Nike, jedna, druga, trzy kieszonki mamy, z tyłu oczywiście nic nie ma, no w sumie jest też taka kieszonka zapinana. No i oczywiście, no jak to torba, wiadomo, na ramię. Też bardzo, bardzo fajna, na Zalando również też kupiona. Także bardzo ją również polecam. Chyba jeszcze jest na stanie, aczkolwiek nie wiem. A jeżeli nie, no to pewnie znajdziecie na oficjalnej stronie Nike albo Nike Sports czy gdzieś. A no i jeszcze oczywiście wam nie pokazywałem shorty Jordana, również na Zalando kupione, jak większość moich ciuchów. Z tyłu jedna kieszonka, z przodu oczywiście dwie kieszonki, również kolor beżowy, bardzo dobrze się pod tą koszulkę Bossa też komponuje, więc no są mega zarąbiste te shorty, bardzo je też polecam. Były również jeszcze chyba w kolorze białym i czarnym. Zresztą też będzie, mówię, link do tych wszystkich sklepów, więc sobie będziecie mogli wrócić do mojego filmu, zobaczyć co ja pokazałem i po prostu sobie wybrać te produkty, które wam tam się spodobają. Na Zalando macie też to dobre, że możecie sobie dodać, jak założycie sobie konto, oczywiście to możecie dodać sobie kilka rzeczy do ulubionych i wtedy sprawdzać, kiedy są promocje albo kiedy te rzeczy będą dostępne. No i to jest w sumie taki mega, ale to mega plus. Proszę Państwa, buciki. Buciki Tommy Hilfiger, przepraszam, Tommy Jeans. Zresztą tak jak widzicie, one już trochę urąbane niestety, bo ja byłem w nich no jakby na imprezce jednej i po prostu one mają tutaj taki materiał, nie wiem z czego to jest dokładnie, ale no ciężko jest doprać, ja je do pralki ogólnie dałem i nawet nie wiem czemu, ale tu mi się zrobiło takie czerwone, więc jakby no masakra. Na Zalando oczywiście kupione, ja je również bardzo, bardzo, ale to bardzo polecam, ponieważ na przykład ja je miałem na 18 u swojego ziomka, więc jakby bardzo się dobrze no po prostu komponowały do koszuli, do spodni w kratę, które mam również, ale wam ich nie pokazałem, bo nie będę wam pokazywał w sumie tych jeansowych i tych takich, wiecie, galowych rzeczy, bo bez sensu. Bo to są, mówię, z Berszki wszystko, także również będziecie mieli linki i będziecie mówić sobie ten, ale no mówię, no ciężko je doprać, no ponieważ są z takiego materiału, ale ogólnie tu macie Tommy Jeans też tak samo, tu Tommy Jeans, z tyłu macie również Tommy Jeans, więc bardzo je polecam i mówię, na Zalando. Kolejne buciki, najeczki oczywiście, to są Air Max 90 chyba, z tego co kojarzę, chyba tak. Tutaj mamy drugiego bucika, bardzo też fajne buciki, ja je mam już chyba z 4 lata, popylałem sobie ostatnio w nich, no już trochę są, no wiadomo, no już materiał jest też jakby tu popękany coś i tak dalej, ale jakby tak, wiecie, żeby wyjść sobie przed mieszkanko, tam pójść sobie gdzieś na jakiś spacerek czy na coś, to jak najbardziej, tu również są już takie zdarte, no wiadomo, no jak to buty, nie, jak się bardzo długo używa i się w nich chodzi, no to
wiadomo, że są porozpierdzielane. I ja je kupiłem chyba w Sizerze, z tego co pamiętam, aczkolwiek jak gdzieś będą na jakiejś innej stronce, po prostu wam dam chyba stronkę do Nike'a, więc no, będziecie tam po prostu mieli wszystko. Tu mamy kolejne Air Maxy, one są po prostu urąbane, bo ja ich nie prałem w sumie. Może tak tego nie oddaję kamerą, ale to były moje pierwsze buty w ogóle z Nike'a. Także no, one mi też służyły przez parę lat, ja już mam chyba 6 lat, ja teraz ich aż tak nie używam, co prawda, bo już są też poniszczone i tak dalej, ale no, no naprawdę były mega, ale to mega zarąbiste i również mi bardzo przez długi czas po prostu mi służyły. Także no, jak najbardziej je również polecam. I to też są chyba 90 z tego co kojarzę, więc no, no mega zarąbiste. I również były kupione chyba w Sizerze, ale mówię, dam wam stronę Nike'a oficjalną i tam po prostu sobie zobaczycie, bo tam mają od groma. No i mamy teraz Jordanki, moje ulubione, kupione 2 lata temu. Tu jest drugi oczywiście bucik, tak się one prezentują, jakby ktoś pytał. No ostatnio były też również prane, nie pamiętam już jaki to jest dokładnie model, ale ogólnie są mega zarąbiste. Raczej nie będzie chyba nigdzie napisane jaki to model jest, nie, raczej nie. Ale są z tego co widziałem na stronce, więc możecie sobie po prostu tam je ogarnąć i sobie po prostu je zobaczyć. No i tu jeszcze z tyłu wam pokażę, o, tak wyglądają, więc no. A ja wam w ogóle jeszcze nie pokazywałem plecak z Bossa. Co prawda, żeby was nie okłamać tutaj, ja miałem taką sytuację, że pojechałem sobie do sklepu Bossa w Faktory Luboń, bo wcześniej powiedziałem Faktory Poznań, sorry, więc się pomyliłem, ale to w sumie jest takie, no wiecie, no, różnie na to mówię, ale to jest Faktory Luboń, koło Poznania. No i sobie kupiłem tam bokserki Tomiego za 130 chyba 9 zł, chyba tam były dwie, nie, to był pięciopak bokserek. No i założyłem u nich konto. I jeżeli coś się u nich kupi, to można dostać jakąś tam, wiecie, odebrać jakąś tam po prostu nagrodę za założenie konta i zakupienie jakiejś tam rzeczy, coś tam bla bla bla. I tam was zapraszałem na różne eventy, że na przykład z okazji urodzin właśnie firmy, znaczy marki, i tam szampan jest i różne takie pierdoły. Ja miałem też okazję, znaczy mogłem też być na takich urodzinach w Poznaniu, w Galerii Poznania, ale akurat wtedy miałem wyjazd, niestety nie pojechałem, a mnie zapraszali, wysłali mi SMS-y i maile i w ogóle, ale niestety nie pojechałem. Ale wam powiem, kupiłem te bokserki i dostałem plecak warty chyba 500 albo 700 zł on jest. Więc no naprawdę jest mega zarąbisty. Ja go tylko raz miałem, jak jechałem do babci, to raz w niego spakowałem tylko ciuchy, bo mi się nie mieściły w torbę moją, a właśnie jeszcze później wam torbę pokażę, bo zapomniałem o niej. Więc jakby no, on też będzie pewnie dostępny na stronie Bossa, albo po prostu sobie wpiszecie plecak Bossa, jeżeli ktoś by chciał, no ale w sumie no nie wiem, czy ktoś by chciał taki drugi plecak kupować. Ale jest naprawdę mega, mega spoko ten plecaczek, więc jakby ja jak najbardziej go polecam, jeżeli była jakaś promocja czy coś, moim zdaniem bierzcie, jeżeli będziecie mieli kaskę, to sobie bierzcie, bo naprawdę jest spoko ten plecak. Dobra moi drodzy, ostatnia rzecz, to jest oczywiście torba Jordana, kupiona na JD Sports, torba podróżnicza to jest, z boku ma oczywiście tutaj logo, tu ma Jordan. Tu też ma Air napisane, ma ona raz, dwa, dwie kieszonki, tak, no i oczywiście możecie sobie, ona jest również taka, wiecie, na siłkę, możecie sobie, a jeszcze tu ma logo, możecie sobie ją również na siłkę wziąć i wiecie, założyć sobie i lecicie na siłkę, nie? Więc jakby, no, dobra, to akurat było bez sensu, nieważne, no, ale po prostu możecie sobie ją założyć na ramię i po prostu lecicie na siłkę. Albo gdzieś na jakąś, wiecie, podróż, na jakieś wakajki i sobie lecicie i...
Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę. Ci, którzy są nowi na moim kanale, zostawiają oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli chcą dostawać powiadomienia o najnowszych filmach na moim kanale. I oczywiście, jeżeli zostawisz taką subskrypcję, to pojawisz się w następnym odcinku jako nowy subskrybent, więc myślę, że warto. Dobra, ja już nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!